Ala Murzańska. Podróż w przestworzach. Marzy mi się podróż w przestworzach z celem niesamowitym. Otóż myślę o kosmicznej dżungli z widokiem wciąż nieodkrytym. Biorę w rękę garść balonów, helem napełniony. Lecę aż do nieba i dalej, do krajów wymyślonych. Chmury jak wata cukrowa, w uchu szumi lekki wiatr. Niebo bajecznie błękitne, a obok leci wielki ptak. Wreszcie u celu jestem, w tropikalnym, kosmicznym lesie. Nucę wesołą melodię, a echo wśród drzew ją niesie. Nagle widzę tygrysa, ulubione me zwierzę. I jest mi posłuszny, ja w to nie wierzę. Po chwili do tygrysa dołącza cała fauna. Już do zdjęcia się ustawia ta wspaniała ferajna. Słoń na trąbie gra piosenkę, ptaki przyśpiewują. Małpy do tańca zapraszają, wszyscy się radują. Lecz podróż dobiega już końca, skrzydlaty lew mnie uniesie, a w ciepłym łóżku ułoży, marzenie ku snom me zaniesie. I sam pan Brzechwa do mnie się uśmiecha. Byłaś na wyspach Bernamuta? Tak, odpowiadam, wracam z daleka. Jakie to piękne, że pan na dzieci wciąż czeka. Tyle, tyle już lat. Magdalena Fila. Moja wymarzona przygoda może wydawać się nietypowa. Mianowicie, chciałabym udać się w głąb własnego umysłu. Sądzę, że w miarę poruszania się w głąb moich myśli, lepiej poznałabym siebie. Na początku wędrowałabym poprzez wspomnienia z ostatnich dni i tygodni. Wirowałyby wokół mnie, a ja mogłabym zastanowić się nad własnymi słowami i czynami, aby w przyszłości lepiej zaplanować rozmowę lub nie ranić swymi opiniami innych. Po tym przeszłabym na równinę planów na przyszłość. Zobaczyłabym to, jak chciałabym wyglądać, co robić lub kogo spotkać w przyszłości. Widok ten pozwoliłby mi przeanalizować me zamierzenia, ocenić ich wiarygodność oraz dostrzec minusy, które będzie można skorygować. Ten widok porzuciłabym, aby dalej zagłębiać się w otchłanie mego umysłu. Wtedy byłabym tuż przy granicy, rozdzielającej moje świadome plany od marzeń. Linią rozdzielającą byłaby rzeka snów. Nigdzie nie zobaczyłabym mostu, byłabym więc zmuszona zatopić się w moich sennych marzeniach. Opływałyby mnie w koło, a ja stanęłabym oko w oko z cudownymi, radosnymi snami z krainy szczęścia, ale również niepokojącymi, mrożącymi krew w żyłach koszmarami. To niepowtarzalne doświadczenie skończyłoby się, kiedy wynurzając się z zimnej toni ujrzałabym sferę swych marzeń. To jeden z najbardziej cudownych momentów w trakcie całej wyprawy. Wszystkie me fantazje ożyłyby wokół. Widziałabym wszystkie marzenia tuż obok. Mogłabym je dotknąć, gdybym tylko chciała. To z pewnością nastroiłoby mnie niezwykle optymistycznie, bo przecież niesamowitość tej strefy wyzwoliłaby we mnie falę pozytywnych emocji. Jednak dalej zacznie się robić coraz ciemniej i chłodniej. To znak, że za chwilę ujrzałabym swą podświadomość. Ta mroczna część pokazałaby mi przez tajemne odgłosy i dziwne, z pozoru nieracjonalne obrazy, kim naprawdę jestem. Myślę, że ta przygoda jest naprawdę niesamowita. I choć z pozoru może wydawać się niemożliwa, to tak naprawdę każdego dnia mogę wejść do swojego umysłu i lepiej poznać siebie. Tegoroczne wakacje spędziłam na długo wyczekiwanym przeze mnie obozie harcerskim. Przez większą część dnia uczyliśmy się rozpoznawać nazwy drzew i krzewów jedynie po liściach,
Wieczorem po całodziennych udrękach nadeszła wreszcie pora na zasłużony odpoczynek przy ognisku. Podzieliliśmy się obowiązkami, a moim zadaniem było zebranie drewna. Udałam się w głąb lasu, zbierając po drodze suche gałęzie drzew, gdy nagle usłyszałam przeraźliwy pisk, przepełniony bólem, bez wahania ruszyłam w kierunku źródła dźwięku dochodzącego zza drzew. Po pewnym czasie dostrzegłam konia, któremu noga utknęła między splątanymi i spróchniałymi korzeniami. Natychmiast pobiegłam, by udzielić mu pomocy. W wyniku otarcia na jego nadpięciu powstała niewielka rana, którą opatrzyłam liśćmi babki lancetowatej. Prowizoryczny bandaż zabezpieczyłam opaską, którą na szczęście miałam na włosach. Delikatnie pomogłam mu stanąć na nogi. Zwierzę odrzuciło mnie wdzięcznym, lecz początkowo jeszcze nieufnym spojrzeniem. Niepewnie wyciągnęłam dłoń w celu pogłaskania jego majestatycznej grzywy. Koń lekko się cofnął, jednak po chwili pozwolił mi się dotknąć, a nawet wskoczyć na swój grzbiet. Galopowaliśmy wśród otaczającej nas zieleni, tym samym oddalając się od obozu. Nagle poczułam, że zaczęliśmy się unosić. Spojrzałam na konia i ujrzałam niesamowicie piękne i połyskujące wszystkimi kolorami tęczy skrzydła. Byliśmy tak wysoko, iż zdawało się, że dłonią mogę dosięgnąć chmur. Niebo miało pomarańczowo-różowy odcień. Z każdą minutą było coraz ciemniej. Lecz dopiero cicha, gwieździsta noc uświadomiła nam, że powinniśmy wracać. Dziękuję, szepnęłam, gdy wylądowaliśmy. Pożegnałam się z moim nowym przyjacielem i patrzyłam, jak biegnie w głąb lasu, by za moment zniknąć wśród drzew. Podniosłam suche gałązki i patyki, które wcześniej zebrałam i wróciłam do obozu. Wszyscy już dawno spali, więc również weszłam do namiotu i położyłam się. Nigdy nie zapomnę o tobie i o przygodzie, jaką razem przeżyliśmy, szepnęłam cicho, wspominając magicznie zwierzę, a następnie pogrążyłam się w błogim i głębokim śnie.